Przepraszam, Boże, coś wam powiem. Kto w drobnej rzeczy jest wierny. Drobiazgi, nic nieznaczące elementy. Powtarzające się praktyki i spotykani ludzie. Małe rzeczy, które nie robią wrażenia. Właśnie w taki sposób kształtuje się nasze codzienne życie, które nazywamy normalnym. Jest to także normalny sposób na dojście do świętości, w którym nie musimy robić nic ekstremalnego. Ale każdego dnia podejmować te same zadania z takim samym zapałem dla wielu jest właśnie wyzwaniem. Podchodzić do życia i pracy z miłością, by w ten sposób podobać się Ojcu. Nie każdy pójdzie na pielgrzymkę do Częstochowy czy do Santiago, bądź na ekstremalną drogę krzyżową, bo to już jest coś, co wykracza poza codzienność. Zobaczmy, że każda wielka budowla wznoszona była cegła po cegle, były ich tysiące, miliony. One wraz z zaprawą, żelazem, przy wysiłku murarzy stworzyły potężny budynek z niezliczonej ilości drobnych rzeczy. Gdy ludzie zastanawiają się, jak mogą się przypodobać Bogu, jaki wysiłek podjąć, trzeba zacząć od wierności drobiazgom. Modlitwa, rachunek sumienia, dobre słowo, nadzieja. Gdy nasze serce staje się jednomyślne i w tym wyraża się wierność. A gdy w grę wchodzą pieniądze, czyż nie stają się one tym, co od nas odciąga od właściwej drogi? Mamy potrzeby finansowe i materialne, jednak należy uważać, by nie stały się one celem, kiedy mają być jedynie środkami do życia. Bóg jest Bogiem zazdrosnym, a na podium nie może być dwóch zwycięzców. Nie możemy więc dwóm panom służyć. Być wiernym w zarządzie niegodziwą mamoną oznacza używać dóbr materialnych z miłością, a nie z chciwością i wyrachowaniem. Pozyskiwać przyjaciół niegodziwą mamoną oznacza nic innego, jak wykorzystać wszystkie środki, jakie mam dostępne, by zdobyć prawdziwy skarb. Może też przywołać inne skojarzenie. Przyjaźń to dobro, niegodziwa mamona to zło. Więc obróć w dobro jak największe nawet zło. To, w czym jesteś słaby, uczyń swoim atutem. To dopiero jest wyzwanie godne człowieka prawdziwej wiary, że taki ktoś jak ja może odegrać wielką rolę w czyimś życiu. Bo jakby nie było, jeśli nie szukamy Boga w codziennych zajęciach i nie widzimy Jego pomocnej dłoni w naszych słabościach, to dokąd zmierzamy? Zajmując się małymi rzeczami, w pewnym sensie okazujemy miłość i zainteresowanie. W naszym kręgu zainteresowań powinno na pierwszym miejscu znajdować się życie wieczne z Bogiem. Nie będziemy w stanie dobrze zarządzać dobrami wiecznymi, jeśli będziemy wiedzieli, jak zarządzać dobrami doczesnymi. Dążenie do nieba nie oznacza ignorowania świata. Trzeba go jednak umiejętnie odkrywać i nad nim panować. Wszystko może stać się narzędziem w drodze do świętości, jeśli tylko będziemy wierni Bogu. Jezus chce, byśmy byli świętymi i dziś pokazuje nam kilka niezbędnych punktów do osiągnięcia świętości i do zdobycia prawdy. Wiarę w drobne rzeczy, autentyczność i pamięć o tym, że Bóg zna nasze serca. Żaden sługa nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nigdy nie zapominajmy, tylko Bóg jest Bogiem, powiedział papież Benedykt. Zwracajmy więc dużą uwagę na małe rzeczy. Niech Pan wam błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.